9 ostatnich lat to czas wielu zmian w dziedzinie ochrony zdrowia. Przez te lata miasto nie szczędziło pieniędzy na inwestycje poprawiające warunki pobytu pacjentów i komfort pracy personelu. Na inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym miasto przeznaczyło ponad 100 milionów złotych. Powstało na przykład nowoczesne centrum rehabilitacji. Wiele oddziałów zostało wyremontowanych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Poprawiły się też warunki pracy praktycznie wszystkich szpitalnych poradni. Obecnie trwają natomiast prace przy niezmiernie potrzebnej rozbudowie szpitalnego oddziału ratunkowego. Systematycznie odnawiany jest też tabor radomskiego pogotowia. W sumie dzięki pieniądzom z budżetu miasta oraz wsparciu marszałka województwa mazowieckiego zostało zakupionych 20 nowych ambulansów z pełnym nowoczesnym wyposażeniem. Podsumowując zmiany, jakie zaszły w ochronie zdrowia w Radomiu, warto też wspomnieć o wprowadzeniu bezpłatnych znieczuleń zewnątrzoponowych dla rodzących. Władze Radomia zdecydowały się także na finansowanie z budżetu miasta procedury in vitro. Jednym z moich priorytetów są inwestycje oczekiwane przez młode rodziny. Proszę sobie wyobrazić, kiedy 9 lat temu obejmowałem urząd prezydenta Radomia, mieliśmy zaledwie 100 miejsc w żłobkach. Dziś mamy ich 3 razy więcej i na tym nie koniec. Młodzi muszą zostać w Radomiu. Z myślą o młodych radomianach miasto wybudowało m.in. 2 przedszkola przy ulicy Klińskiego i przy ulicy Kujawskiej oraz 2 żłobki przy ulicy Michałowskiej i przy Batalionów Chłopskich. Budowę kolejnego żłobka miasto planuje przy ulicy Piastowskiej. Nieopodal rozpoczęła się budowa bloku z 90 mieszkaniami na wynajem. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w Radomiu zostało zrealizowanych też wiele innych inwestycji sprawiających, że miasto stało się bardziej przyjazne dla mieszkańców. Atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji stały się parki na Michałowie i obozisku, a zmodernizowany zalew na Borkach, szczególnie w pogodne dni, przyciąga tłumy mieszkańców. Już w przyszłym roku nad zalewem planowane jest oddanie do użytku wodnego placu zabaw. Również zaniedbany przez lata Plac Jagielloński stał się popularnym miejscem spotkań radomian oraz organizacji dużych plenerowych wydarzeń. Wprowadziliśmy również wiele zmian w polityce senioralnej, którą realizujemy pod hasłem Siła w seniorach. W seniorach aktywnych, bezpiecznych i zdrowych. Dzięki temu staliśmy się jednym z krajowych liderów działań podejmowanych na rzecz grupy najstarszych mieszkańców. W ramach działań na rzecz radomskich seniorów powstał m.in. Dzienny Dom Senior Plus i Centrum Aktywności Seniorów. Miasto wspiera też działalność klubów seniora. Wielu najstarszych mieszkańców miasta otrzymało czujniki czadu. Działa też Radomska Karta Seniora. Każdego roku organizowane są darmowe szczepienia przeciwko grypie. Ogromną popularnością wśród seniorów cieszą się organizowane przez miasto zajęcia Nordic Walking, akwaerobik czy taniec pod gwiazdami nad zalewem na Borkach. Co roku w czasie karnawału organizowany jest bal seniora. Została też powołana Rada Seniorów, z którą władze miasta konsultują przedsięwzięcia służące aktywizacji osób starszych. Ważną dziedziną życia w Radomiu jest też sport. I tu zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 9 lat, są szczególnie widoczne. Z jednej strony postawiliśmy na rozwój infrastruktury sportowej, w tym budowę hali, stadionu czy kortów tenisowych. Z drugiej mamy system stypendialny i finansujemy szkolenie dzieci i młodzieży. W klubach, które co roku otrzymują z miejskiego budżetu po kilka milionów złotych, trenują tysiące młodych radomian. Przy znacznym finansowym wsparciu samorządu w najwyższych klasach rozgrywkowych występują piłkarze Radomiaka, którzy po wielu latach wrócili do ekstraklasy, a także siatkarze Czarnych Radom i Radomki. O jeden szczebel niżej grają koszykarze Hydrotraku. Powodów do radości dostarczają kibicom także lekkoatleci, zapaśnicy, bokserzy czy pływacy, którzy zdobywają dla Radomia medale na imprezach rangi krajowej i międzynarodowej. Miasto sprawdziło się też jako organizator dużych sportowych imprez. W nowej hali Radomskiego Centrum Sportu odbył się m.in. mecz tenisowy z udziałem pierwszej rakiety świata Igi Świątek. Swoje mecze w nowej hali rozgrywały też reprezentacje Polski siatkarek i siatkarzy. Z kolei na stadionie przy ulicy Narutowicza odbyły się mityngi gwiazd czy Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Ostatnich 9 lat w Radomiu to także ogromna liczba wydarzeń, które stanowią ciekawą formę spędzania wolnego czasu, a wiele z nich przyciąga do Radomia gości z zewnątrz. To, na co warto zwrócić szczególną uwagę, to
duma z radomskiego czerwca, któremu wreszcie przywróciliśmy właściwe miejsce na kartach najnowszej historii Polski. Wśród najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń są oczywiście międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow, a także koncerty organizowane w ramach obchodów rocznic czerwca 76. Władze Radomia bardzo mocno postawiły na przypominanie roli radomskiego protestu robotniczego w procesie przemian ustrojowych w naszej części Europy. Dlatego coroczne obchody odbywają się pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu”. Na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń wpisały się również Free Radom Festival, Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, Kameralne Lato, Radom Fashion Show, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Freedom Dance Cup, Cafe Jazz Festival oraz dwie nagrody literackie – Nagroda imienia Witolda Gombrowicza oraz Nagroda Miasta Radomia. Nowe możliwości otworzyły się wraz z oddaniem do użytku najnowocześniejszej w województwie mazowieckim hali widowiskowo-sportowej. To nie tylko arena zmagań radomskich drużyn ligowych, ale też miejsce organizacji wielu innych wydarzeń, w tym koncertów czy występów kabaretowych.